Na piknik ekologiczny Miejskie Centrum Kultury i Sportu zaprosiło pod Płaszczkę w niedzielę 21 sierpnia. Jak się okazało, o czym informujemy z prawdziwym zachwytem, mali jawożnienie takie pikniki lubią, czyli tego i owego chcą się dowiedzieć. Choć duzi też wykazywali zainteresowanie, a wiedzy ekologicznej było co niemiara. Wszystko za sprawą pracowni z Inowrocławia, która zaprezentowała kilka ciekawych pomysłów i parę edukacyjnych tablic. Ta kula ziemska, którą widzimy tutaj, to jest element naszej ścieżki edukacyjnej poświęconej w całości edukacji ekologicznej. Ten element naszej ścieżki edukacyjnej bywa dla niektórych szokujący. Dlaczego? Ponieważ ta kula ziemska na razie jeszcze jest niepodświetlona. Kiedy ją podświetlę, ujawnią nam się ogromne plamy czarne. Te plamy są wyspy plastiku dryfujące po oceanie. Ja to pokażę od razu, żeby wzmocnić efekt. Bardzo proszę, zobaczcie. Te punkty to jest plastik. Jest go tak dużo, że zbryla się, po prostu tworzy ogromne pływające wyspy. Co dalej? No, tych elementów związanych z naszą ścieżką jest bardzo dużo. Zaczynamy praktycznie wchodząc z tamtego miejsca od lodówki. Wydawałoby się banalna sprawa, ale okazuje się w bliższych kontaktach z naszymi gośćmi, że nie wszyscy wiedzą, jak prawidłowo układać produkty spożywcze w lodówce. A to jest pierwszy element do tego, żeby albo żywność wyrzucać, albo żeby ją prawidłowo przechowywać. Następne stanowisko to są takie puzzle. Możemy sobie wybrać opcję, czy wolimy mieć ziemię czystą, czy zanieczyszczoną. Młodzież wybiera oczywiście opcję taką z ziemią czystą, co nas bardzo cieszy. Następnie jest taka wersja memory, czyli zapamiętujemy pewne obrazki związane również z ekologią i z czystym powietrzem, z czystą ziemią. Kolejne stanowisko to jest ciężki sprzęt, czyli taka mała koparka, czyli ciężki sprzęt w cudzysłowie oczywiście, gdzie uczestnicy mogą samodzielnie spróbować segregować taką wielką łychą, już taką dużą frakcję odpadów. Kolejne stanowisko to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to jest sztuka z odpadów. Możemy albo wyjaśnić, jak możemy przetworzyć dane materiały i nadać im nową wartość, czyli tak zwany upcycling, czyli możemy na przykład przerobić na przykład palety drewniane, tworząc z nich meble, czyli z niskiej jakości produktu, który ma też niską cenę, produkujemy coś, co ma cenę już wysoką, może być nawet ekskluzywnym jakimś fajnym designerskim meblem. To jest oczywiście tylko jeden przykład. Tłumaczymy, jak to zrobić, do czego się stosuje takie zasady i tak dalej. Kolejne stanowisko to jest z kolei bardzo ciekawa sprawa, bo to jest moda, taka ekomoda. Wykorzystujemy jakieś odpadki, których w domu jest dużo, do tego, żeby stworzyć sobie jakiś ultra nowoczesny rodzaj ubrania. Możemy się tym bawić. Zarówno mężczyźni, jak i panie korzystają z tego stanowiska, bawiąc się bardzo twórczo. Tak więc można było się dowiedzieć m.in. jak prawidłowo segregować śmieci. Niby wszystko już wiemy, ale do jakiego kosza wrzucamy tubki po kremach, czy puszki po psiej karmie i czy wcześniej należy je umyć. Ponadto dowiedzieć się można było, że wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew, a duży stary buk daje tyle tlenu, co 1700 małych 10-letnich buków. Bardzo to był pożyteczny piknik i jak podsumował pan Michał z Jaworzna, po takich piknikach świadomość społeczna się zwiększa. Pani Agnieszka też z Jaworzna uznała piknik za wspaniały i jak dodała, dzieci są zachwycane. Jaworznianin Janek, lat 5, podsumował wymownie. Piknik się podobał, dlatego że się podobał. Jest w tym bezdyskusyjna logika.